Rozłożyć na czynniki 25x do 4, odjąć 30x kwadrat, dodać 9. No, wygląda to groźnie, dlatego że tutaj mamy x do 4, ale okazuje się, że nie jest aż tak źle. Ten wielomian nie jest aż tak trudny do rozłożenia na czynniki. Zauważmy przede wszystkim, że tutaj mamy zarówno ten pierwszy wyraz, jak i ten ostatni, to są kwadraty jakichś innych wyrażeń. A konkretnie 25x do 4 to jest. 5x kwadrat podniesione do kwadratu. No a 9 to jest oczywiście łatwe, bo to jest po prostu 3 do kwadratu. No i moje podejrzenie jest takie, że to może być kwadrat takiego wielomianu drugiego stopnia. Przypomnijmy sobie w takim razie wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Dlaczego różnicy? Bo tu mamy minus. We wzorze na kwadrat różnicy ten środkowy wyraz mieszany wystąpi z minusem. Czyli muszę wziąć A odjąć b. No i pamiętamy, warto to pamiętać, że. To jest a kwadrat odjąć 2A razy b dodać b kwadrat. No i teraz, jeżeli to jest nasze A kwadrat to jest nasze b kwadrat, czyli jeżeli a jest równe 5x kwadrat, a b jest równe 3, no to pytanie, czy to się zgodzi? Minus się zgadza, tu jest minus i tu jest minus, pytanie, czy 30? x kwadrat to będzie 2 razy a razy b no to sprawdźmy czyli mnożę 2 razy a a moje a to jest 5x kwadrat razy b a moje b to jest 3 jeżeli to się zgodzi to będziemy w domu 2 razy 5 to jest 10 razy 3 to jest 30 razy x kwadrat to jest 30x kwadrat czyli zgadza się to jest kwadrat jakiego wyrażenia? To jest kwadrat takiego wyrażenia. Minus, a tutaj użyję tych kolorów, co tam były. Mamy 5x kwadrat odjąć 3 do kwadratu. Zachęcam Cię do tego, żeby wymnożyć to wyrażenie, wykonać ten kwadrat i sprawdzić, że to się zgadza. No, udało nam się to zwinąć do pełnego kwadratu, dlatego że... Skorzystaliśmy z tego, że znamy wzory skróconego mnożenia i rozpoznaliśmy tutaj, że to wyrażenie jest właśnie rozwinięciem kwadratu różnicy czegoś takiego.